W ostatnim odcinku Niezbędnika mówiłem o tym, jak można pogodzić swoją znajomość granej mechaniki i tendencję do powergamingu z byciem częścią początkującej i odkrywającej dopiero system drużyny. Po materiale pojawiło się kilka głosów mówiących o tym, że pominąłem najlepsze rozwiązanie – pomoc współgraczom. Bo skoro wy się na tym systemie znacie i potraficie zbudować silnego bohatera, koledzy i koleżanki znają się mniej, no to po prostu wytłumaczcie im co i jak, tak żeby oni też mieli swoich potężnych herosów. No, jest tylko jeden problem. Chcąc komuś pomóc w taki właśnie sposób, wchodzimy trochę na pole minowe. Mamy taką sytuację. Gramy w 5. edycję D&D, kolega właśnie kartkuje podręcznik i wybrał sobie mnicha. Spoko. I do tego drogę 4 żywiołów. O nie! Jesteśmy zgubieni. Chcemy mu pomóc, uchronić go od w naszym mniemaniu tragicznej decyzji. Nachylamy się do niego i mówimy: hej stary, droga 4 żywiołów jest bardzo słaba. Te czary żywiołów są beznadziejne. Droga otwartej dłoni jest o wiele lepsza. Od 3. poziomu możesz wtedy prawie za darmo powalać przeciwników. Proszę, nie róbcie tak. Każdy świat RPG, każda mechanika, każdy nowy system, ba, nawet gry komputerowe, wszystko to ma swoją magię. Kiedy pierwszy raz łapiemy za podręcznik, siadamy do stołu albo oglądamy ekran ładowania, otwiera się przed nami ocean możliwości. Nie znamy klas, zaklęć, raz, zasad, atutów, ale w tej niewiedzy kryje się jakaś taka cudowność i niesamowitość. W taki sam sposób Ziemia była chyba dla ludzi o wiele bardziej magicznym i ciekawym miejscem kilka wieków temu, kiedy nie mogliśmy odbyć jeszcze wirtualny rozpacerku po drugiej stronie globu za pomocą Google Street View. Zamiast tego zastanawialiśmy się, czy istnieją jeszcze jakieś niezbadane kontynenty, czy w południowej Ameryce są złote miasta, albo czy pod powierzchnią oceanów kryją się ogromne mityczne potwory. Odkrywając przed nowym graczem wszystkie karty i bez pytania mówiąc mu o wszystkich dostępnych opcjach i ich optymalności, okradamy go trochę z miejsc, w które zawędrować mogłaby jego wyobraźnia. Część frajdy z grania w nowy system to poznawanie go samemu w trakcie sesji. Kiedyś niestety ta magia i tak sama się wyczerpie. Gry komputerowe tak samo tracą swój urok, kiedy w ich trakcie powoli zdajemy sobie sprawę z różnych ograniczeń i limitów. Rzecz w tym, że niektórzy lubią po prostu te wszystkie godziny pełnej nieświadomości. Pierwsza kula ognia jest o wiele bardziej fascynująca i niesamowita, kiedy gracz sam odnajdzie ją w podręczniku i podskoczy na krześle, podekscytowany potęgą, którą właśnie odkrył. A kula ognia wskazana palcem i skomentowana słowami "zabierz ją, to twoje najsilniejsze zaklęcie na 3. levelu" smakuje za to jak mokra kanapka z ogórkiem, taka zawinięta w folię i wyciągnięta z plecaka po kilkunastu godzinach. Nie każdy gracz jest jednak taki sam. Niektórym takie podpowiadanie i pomaganie nie przeszkadza. Łakną oni wiedzy. Inni nie życzą sobie podobnej pomocy, bo chcą uczyć się we własnym tempie. Nie chcą, żeby ktokolwiek trzymał ich za rączkę i tłumaczył, co robić, a czego nie robić. Jeszcze innych nie interesuje granie silnym bohaterem. Chcą oni po prostu zrealizować swoją wizję postaci. Coś ich natchnęło. Może ten mnich 4 żywiołów bardzo im się spodobał. Mają już w głowie 1000 wizji nowej postaci, a mówiąc im, że to zły pomysł, po prostu ich rozczarowuje lub zirytujecie swoim wtrącaniem się. Ze względu na tą różnorodność kluczowe jest jedno. Nigdy nie mówcie innemu graczowi, co jest mocne, a co słabe, nagle i bez pytania go. Nigdy. Wiem, tylko Sid posługuje się absolutami. Sam nie lubię na kanale mówić "tak jest zawsze, to jest ostateczna prawda", bo nie jestem jakimś bogiem, tylko kolejnym zwykłym graczem, takim jak każdy z was, i moje doświadczenia mogą nie pokrywać się z waszymi. Ale tego jednego jestem prawie pewny. Na 95%. To sporo procentów. Także nie mówcie koledze prosto z mostu "ej, typie, to jest słabe!". Zamiast tego na początku tworzenia postaci, na początku sesji, po awansie na kolejny poziom, zaoferujcie swoją pomoc. Powiedzcie coś w stylu: słuchajcie, jak coś, to ja ten system bardzo dobrze znam. Ogarniam zasady gry i mechanikę. Gdybyście potrzebowali pomocy w budowaniu postaci, mieli jakiś problem, albo jakąś wizję, albo nie będziecie może czegoś pewni po prostu, dajcie mi znać, powiedzcie mi, ja spróbuję coś doradzić. I to jest chyba sedno całej sprawy. Wybór. Oddajcie go w ręce współgraczy, wykładając im mechaniczną przewagę opcji B nad opcją A, odbieracie im w pewien sposób wolność dotyczącą tego, jak chcą grać, w jaki sposób chcą cieszyć się sesją i własną postacią. A oferując im pomoc, zostawiacie ten wybór w ich rękach. Nie okradacie ich z tej magii, o której mówiłem wcześniej. Jeśli będą chcieli odsłonić skrawek kotary i zobaczyć, co jest po drugiej stronie, sami wam powiedzą. I wy wtedy z uśmiechem na ustach wszystko im wyjaśnicie. Na koniec dodam jeszcze jedno. Absolutne podstawy i oczywiste błędy wyjaśniajcie zawsze. Bez oporów, nie bójcie się tego. Koleżanka zapatruje się na bycie potężnym druidem, a wy dostrzegacie na jej tarcie żałosne 8 punktów mądrości? Podpowiedzcie jej, że to jest najważniejszy atrybut i musi go podciągnąć wyżej. Nieoptymalna mechanicznie decyzja to nie to samo, co zwykły błąd. Na te pierwsze uważajcie. Przed tymi drugimi brońcie swoich współgraczy, kiedy tylko możecie.